Jeżeli planują Państwo grilla podczas majówki, to proponuję przygotować wszystko na sobotę, która zapowiada się pogodnie i bez opadów. W niedzielę i w poniedziałek pogoda będzie już bardziej kapryśna, przybędzie chmur i popada. Dobry wieczór, Małgorzata Rumszek, zapraszam na szczegóły. Pogoda w naszym regionie kształtuje niż z centrum znad północno-zachodniej Polski, który razem z układem frontów atmosferycznych odsuwa się na wschód w kierunku Litwy. Z południowego zachodu i z zachodu zacznie napływać nieco cieplejsze powietrze polarnomorskie. W nocy chmur będzie stopniowo ubywać, powieje słaby i umiarkowany wiatr. Temperatura od 5 do maksymalnie 7 stopni. Ciśnienie w Gdańsku wynosi 1002 hektopaskale i zacznie rosnąć. W piątek przywitają nas chmury, gdzie niegdzie może jeszcze popadać. Po południu od północy zachmurzenie będzie się zmniejszać. Wiatr nabierze prędkości, zwłaszcza na wybrzeżu, gdzie okresami może być silny. Na termometrach od 7 do maksymalnie 9-10 stopni w okolicach Człuchowa. Ciśnienie dalej będzie rosnąć. Na Bałtyku w nocy wiatr wschodni skręcający do południowo-zachodniego. Wiać będzie do 7 stopni w skali Beauforta. Jutro siła wiatru pozostanie na zbliżonym poziomie, ale ponownie zmieni się kierunek wiatru z południowo-zachodniego na północny. Dziękuję za uwagę. Spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.